Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Pracujemy na basenie, uczymy pływać w syrenim ogonie, prowadzimy zabawy dla dzieci w wodzie, a jak mamy dzień urlopu, to wybieramy się, słuchajcie, do parku wodnego, do naszego żywiołu. Jedziemy do Santiago, chociaż ja wolę nazwę Santango, bo jest to słoneczne tango. Będzie tam pięknie, będzie tam morsko, wodnie i będą różne atrakcje i będziemy testować. Tropiki, bo za oknem paskudna pogoda, deszczowa, a my idziemy się tak grzebić. A my idzie ciepło. Rok temu zaczęliśmy spełniać marzenia z katalogiem marzeń, wygraliśmy akcję Chcę to przeżyć i w tym roku realizujemy kolejne plany. Właśnie do Santiago mamy voucher kwotowy do wykorzystania na miejscu. Prowadzamy się do szafek i lecimy zaraz na basen. Meldujemy się na miejscu, jesteśmy w pierwszym basenie i zaczynamy zwiedzanie. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Obeszliśmy sobie dwie strefy póki co i już wiemy, gdzie chcemy uderzyć najpierw. Także teraz zostawiamy aparat, zabieramy GoPro. To oksy. Tak. A najpierw, słuchajcie, idziemy do strefy Django i tam będzie zabawa, jakieś fale, jungle, nieważne. I tam mogą przebywać też dzieci, a potem idziemy do strefy relax i tam od 16 roku życia można sobie posiedzieć i wychillować.
YouTubie testy zjeżdżalni Santago, testy największych atrakcji, a tak pomyśleliśmy, że my chyba weźmiemy się po prostu za strefę relaks. Bo już przedstawialiśmy wszystkie chyba te termalne. Jesteśmy już w takim wieku, że będzie po prostu wycieczka po sanatorium, także mamy wszystkie strefy relaks. Jak kiedyś byliśmy dziećmi, chcieliśmy zwiedzić wszystkie zjeżdżalnie, a teraz byłam na jednej hydromasaże i źródła termalne. Przypominam, że skakaliśmy w tamtym roku ze spadochronu, robiliśmy różne dziwne rzeczy, a teraz jakoś tamten rok musimy nas odczekać chyba. A teraz musimy przedrzeć się przez dżunglę w poszukiwaniu jedzenia. A słyszałem gdzieś nosem łowcy też, wyczułem, zasłyszałem plotkę, że jest tu drzewo burgerowe, palma burgerowa. I słyszałam, że słyszałeś nosem. Tak, słyszałem nosem. Prawdziwy łowca słyszy nosem. Mm. Zobaczcie, jakie pyszności tutaj na nas czekają. Santago Burger. Mm-hmm. Wskaźnikiem pokażę. Tutaj Black Burger. I tutaj frytunie. Zostawię wypas. Suróweczka jeszcze. Tak jest. I Adusia z palemkami. Ja proszę myślę, bardzo. Trzeba po prostu tak zjeść, żeby później i tak się trzeba wykopać całą budę, bo sam skończył. Tak jest. Razem burger mnie pokonał, Rafał jeszcze walczy i nawet frytek nie dojadłam, tylko już są bardzo, bardzo duże porcje i mega smaczne. A ja dojadłam. No ta. I teraz wylegiwańsko, drodzy Państwo, wszystko wolne, a tu można się wyleżeć z widokiem na palmy. Idzie spać, także my też wracamy do domku, lecimy po prysznic, było naprawdę, naprawdę bosko. I właśnie, byliśmy tyle czasu, ale nie skorzystaliśmy jeszcze ze wszystkich atrakcji. Może tak troszkę leniwie podeszliśmy do tematu, ale wypoczęliśmy. W sumie zwiedziliśmy strefę relaks, zwiedziliśmy tą strefę ogólną, a nie zwiedziliśmy jeszcze strefy sauny. Może następnym razem. Tam za nami, tam za nami, także jeszcze mamy do nadrobienia. To jest i naprawdę, kilka zjeżdżalni jeszcze do nadrobienia. To jest naprawdę spora strefa. Ogromny obszar, naprawdę jest spokojnie. Drodzy Państwo, i obiekt Santago kładzie się już spać, my też już praktycznie jesteśmy wykończani, idziemy tak spać. Mega fajnie spędzony czas, mega fajny obiekt, także bardzo polecamy. Wszyscy już wychodzą i my również wychodzimy. Także zbieramy nasze syrenkowe manaty, syrenkowe leginsy, syrenkowe koszulki i ruszamy. Do what you can, proszę bardzo.
I my tak właśnie robimy. A nawet, no. Tak już się sennie zrobiła, przed nami jeszcze kawałek trasy. Generalnie Santiago jest między Łodzią a Warszawą, tak mniej więcej, nie, pośrodku, bliżej od Warszawy. Od nas jest 100 km tak, około. I słuchajcie, basen dzieli się ogólnie, tutaj cały ten kompleks dzieli się na trzy strefy. Jedna to jest taka ogólna dla wszystkich, no i są najwięcej dzieci, jest zjeżdżalni dużo, jest dużo atrakcji, rwące rzeki. Tak, 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 dzieje się tam najwięcej. Tam się po prostu dzieje, jest hałas. Jest druga strefa, którą wykupiliśmy. Jest to strefa relaksu, z taką spokojną muzyczką, są wolne leżaki, jest mało osób, w sumie jest miło. Taki futurystyczny klimat trochę, gdy tak, na zewnątrz była apokalipsa, jak z przyszłości, a my trochę byśmy byli zamknięci w tym świecie. Tak, mieli taką dziwną muzyczkę i popijali sobie w wodnym barze drinka albo tam kawę mrożoną, bo można. I jest jeszcze trzecia strefa, strefa sauna, na której nie byliśmy, także musicie sami już sprawdzić koniecznie. Wygrzać się. No. A my teraz, słuchajcie, jedziemy powoli do domku. Mega fajny obiekt. Ale jeszcze właśnie każda z tych stref się dzieli na mniejsze części, bo na przykład w rekreacyjnej, no to wiadomo, tam jest sporo basenów, jest wielki basen z falą, bardzo fajny. Jest też basen taki zewnętrzny, baseny też są czynne zimą. No właśnie, tak, bardzo fajna atrakcja, co pół godziny się uruchamia. No i przede wszystkim zjeżdżanie, a i rwąca rzeka na pontonach i ta rzeka też nie taka standardowa, bo to jest taka trasa. I to jest strefie ogólnej, tej, którą się kupuje normalnie. No. I można sobie tam zobaczyć te wszystkie, tam były takie strachy różne. Tak, tak, w ogóle też, ja zapomniałem o tym, że jak pontonem się wpływa w tą rwącą rzekę, to tam są szkielety, piraci, wszystko jest mega fajne. Nie wiadomo, co za zakrętów. Ale i tak wydaje mi się, że to jednak strefę relaks dla dorosłych warto sobie kupić, żeby sobie odsapnąć na chwilę, tak, odbić pasek i przejść sobie. Mnóstwo leżaczków tak jest i w wodzie miejsc, w których można się wybąbelkować, wyjakuzować, tak, wybąbelkować, wymoczyć i wygrzać. Można tam szampana pić, to w ogóle można się wybąbelkować ładnie. Tak, no i chyba też są różne wydarzenia co jakiś czas. Widziałam, że tam jakaś muzyka w piątki, coś takiego. Także dzisiaj było tak spokojnie. My byliśmy we wtorek, także ale są ferie, więc i tak ludzi... I jak to, Ado, ocenisz? Bo byliśmy tu prawie 8 godzin, tak? I mieliśmy dwie strefy. Praktycznie jesteśmy tyle czasu na basenie. No w sumie tak, ale dwie strefy, zdążyliśmy wszystko przejść. Nie no, zjeżdżalnie odpuściliśmy sporo. A nie, sporo, dobra, odpuściliśmy także zjeżdżalnie, więc... Jakby tam, wiesz, zeszło jeszcze na kolejki... Powiem tak, no 8 godzin to jest w sumie na styk mało, na dwie strefy. Tak. Więc jak no chcecie na trzy, to myślę, że od samego rana, od 10 do od otwarcia do 21 to trzeba tak mega szybko chodzić. Nie szybko, nie? Właśnie to... I to my i tak szybko przechodziliśmy, bo jeszcze w strefie relaksu są różne tam baseny z wapniem, baseny z litem, baseny z magnezem, solankowe, różne. Solankowe, najróżniejsze i tam w każdym było zalecane około 10 tam do 12 chyba minut. I to są takie wody kąpiele lecznicze, witalne, które też dzisiaj nas krzepiły. No, też polecamy. Relaksowaliśmy naprawdę fajnie. Mi się podobało też na zewnątrz, jak ta woda tak fajnie parowała i w ogóle jest zupełnie inny klimat rano. Są otwarte baseny też na zewnątrz. No, przyjechaliśmy, to było deszczowo, ponuro, ale później piękne słońce wyszło, więc fajnie się wychodziło na zewnątrz. A później wieczorem też taki półmrok i tam w strefie rekreacyjnej więcej światła było, a ta relaksacyjna, ta druga już była taka przygaszona, ale wytłumiona, ale jednocześnie też przy tym barze trochę też się działo. Na basen zewnętrzny bym polecał jednak okularki, żeby czasami się ogrzać po prostu i zanurkować, schować pod wodę, bo jest na zewnątrz, no jest zima teraz już. Nie da się ukryć. Wracamy, ale było naprawdę super i bardzo chętnie wrócimy.